Nie widzę więcej, także proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, szanowni państwo, postaram się w miarę szybko i sprawnie, o ile mi się to uda. Ale od pana radnego Węgrzynowskiego. Stan prawny. Tak, to są te dwie rzeczy, które bym połączył. To znaczy odpowiem tutaj panu radnemu Węgrzynowskiemu, Olkiewiczowi, bo to dotyczy tam dokumentacji ustalenia pewnych stanów, odpowiedzi na zadawane pytania. No otóż, drodzy państwo, proszę o wyrozumiałość na następną sesję. Nie, w trakcie miesiąca lipca te odpowiedzi zostaną panu na piśmie dostarczone. No jest to związane niestety no, z tym ruchem z dyrektorem Kilmanem. To jest jeszcze tak, że to było dość nagle, on odszedł niemal z dnia na dzień, a więc nie poprzekazywał to sukcesywnie pani dyrektor pełniąca obowiązki przejmuje, więc tu tylko proszę o wyrozumiałość, cierpliwość, bo to sprawa jest oczywiście, ja ją potwierdzam, znana, niemniej jednak no, miałoby to z Zarządu Dróg to, ta informacja przyjść, a nie przyszła. Jeśli chodzi o Wiejską, Szkoła 12, chodnik prawie, ja bym to może nawet tak powiedział, panu radnemu, a nawet może dwóm, też tutaj panu radnemu Węgrzynowskiemu i Szczępkowi. No, drodzy państwo, pamiętajcie, że potrzeb w naszym powiecie jest całe mnóstwo. Gdybyśmy tylko brali pod uwagę same postulaty płynące od panów, a szczególnie od pana radnego Węgrzynowskiego, no to budżet byłby zapełniony, jeśli mówię o inwestycyjnym i remontowym budżecie, a jeszcze by pieniędzy brakło i byśmy musieli szukać środków zewnętrznych. No owszem, na miasto idzie najwięcej pieniędzy, bo rzeczywiście miasto jest jak gdyby stolicą powiatu, nie jak gdyby, tylko jest stolicą powiatu, ale trzeba pamiętać, że również jeszcze istnieje 10 gmin wiejskich, na które też musimy wydawać pieniądze, też musimy przynajmniej pamiętać, że tam też są chodniki, bądź w budowie, bądź mające być chodnikami po modernizacji, więc no na ile to możemy, na tyle się staramy. Ja tu nie chcę już sztandarowego przykładu podawać tego chodnika przy szkole 14, bo to też chyba każdy wie, myślę tu o Legionu w ulicy, gdzie też chodnik praktycznie nie istnieje, a nawet barierki stoją, zakaz ruchu pieszych. Więc ta świadomość jest, my się pochylamy i pracujemy nad tym. Niemniej jednak te 24 miliony, które zaplanowaliśmy na drogi w tym roku, i tak jest, jak widzimy, niewystarczającą kwotą, a przekroczyliśmy i tak własne możliwości wielokrotnie. Więc sukcesywnie staramy się to robić i odnosząc się do tych skwerów, o których tutaj szczególnie pan radny Węgrzynowski mówił, to powiem tylko tak. No drodzy państwo, no, ten skwer, który jest przy szpitalu, ale nie był tu podnoszony, był w takim samym stanie, a częstotliwość przechodzenia przez niego była kilkakrotnie wyższa niż tych wspomnianych skwerów przez panów radnych, przez pana radnego. I zrobiliśmy ten skwer, mimo że no, nie był planowany w budżecie. Udało się. Myślę o tym skwerze przy szpitalu, przy ulicy Granicznej i Jana Pawła. Więc te skwery robimy sukcesywnie, jakieś tam pomysły wyszukujemy, pieniędzy też co rusz, jak się tam pokażą, czy propozycja od prezydenta, no to dokładamy. I tak właśnie były upiększone ronda kwiatami, nasze ronda powiatowe, bo głównie one w drogach powiatowych są. Więc no, spójrzcie państwo na tą rzecz od tej strony. No nie jest tak, że my nic nie robimy, a tylko będziemy odbijali piłeczkę, mówiąc, że nie ma pieniędzy, bo jednak pieniędzy nie ma, ale robimy, coś robimy. Sukcesywnie dojdziemy do również tych państwa postulatów zgłaszanych tutaj na sesji. Tylko no, ja bym chciał, żebyście państwo odrążyli te tematy najpilniejsze i jak będą one zrealizowane, przechodzili do kolejnych. No bo ja sam mógłbym tutaj, bo też przypomnę, że jestem radnym, myślę, na którejś sesji przygotuję, że przejadę też gdzieś zdjęcia porobię i pokażę, o jak jest tu chodnik, jak nie ma tu chodników, będę postulował samego siebie i moich kolegów i koleżanek w zarządzie, żeby i to zrobić i może nam się uda. Więc to nie jest tak, że no nie panujemy nad tymi sytuacjami. No w miarę posiadanych środków możliwości robimy to,
A robót jest bardzo wiele i tu przejdę właśnie do tej przystani, o której pan radny też pytał, czy mamy pomysł, czy coś robimy, czy z miastem, miasto sypie piach, będzie plaża, a więc jak to wygląda z naszej strony? Z naszej strony wygląda tak, że jest w przygotowaniu cała koncepcja, drodzy państwo, prezentacja multimedialna dla państwa na następną sesję. Byłaby ta sytuacja może do pokazania już dzisiaj, niemniej jednak jeden budynek, który też będzie podlegał rewitalizacji, no jeszcze nie jest skończony, jeśli chodzi o koncepcję i funkcjonalność jego. Dlatego no, postanowiłem to przygotować na następną sesję Rady Powiatu. My myślimy kompleksowo. Otóż, drodzy państwo, że uchwała intencyjna już była przyjęta, czy nie, nie była przyjęta, bo musieliśmy to też przełożyć na kolejną sesję, bo związki zawodowe się nie wypowiedziały. Myślę tutaj o pewnej modyfikacji Powiatowego Centrum Kultury. To jest taka trochę nazwa robocza dziś, która tu pada z tej trybuny. Otóż chcemy, aby ten nasz Młodzieżowy Dom Kultury, a docelowo i tak się inaczej nazywa, bo to już skomplikowane te nazwy, powymyślali takie, ale drodzy państwo, jest w trzech lokalizacjach. Jest na ulicy Mościckiego, dobrze powiedziałem, na ulicy Farbiarskiej, no i na ulicy PCK, krótko mówiąc na przystani. Powstała już koncepcja, aby ujednolicić i zrobić jedno duże powiatowe centrum kultury i uchwała intencyjna o likwidacji tego, co jest i tworzeniu nowego wchodzi na następną sesję łącznie z prezentacją multimedialną, a więc elementem tego też jest schronisko to młodzieżowe, które jest dzisiaj na przystani. A więc tam będzie rozbudowana przystań, będzie przystań kajakowa, będzie wzbogacone ten dział, nie wiem jak to nazwać, wydział, który będzie tak zwaną sekcją ogólnopływacką, ja to nazwę, a więc będą to kajaki, będą to żaglówki, znaczy uzyskiwanie patentów żeglowych, no i inne formy pływania motorowodnego, jeśli w ogóle chętni na taką dyscyplinę będą. Więc o tym, ale nie chciałbym mówić szeroko tutaj, bo to wszystko już jest w przygotowaniu i będzie wielką prezentacją na następnej sesji. Więc tylko powiem jedno. Myślimy, pracujemy wspólnie z miastem, bo tylko że miasto będzie indywidualnie robiło swój projekt, my indywidualnie swój projekt. Tutaj nie będzie jak gdyby jednego wspólnego działania, bo środki unijne musimy aplikować i ten razem. Ale ja powiem do końca i już będą pytania. Skoszenie trawy, jak najbardziej, kosimy sukcesywnie cały czas i drodzy państwo, ludzi mamy tyle, ile mamy, sprzętu też. Ja chcę powiedzieć, że pewne prace są też zlecane firmom zewnętrznym. Niemniej jednak to, co dzisiaj na sesji przyjmowaliśmy, czyli przerzucenie pewnych zadań na miasto w związku z podlewaniem, ale tam nie tylko chodziło o podlewanie. Podlewanie to było takie hasłowe, to chodzi również o utrzymanie tej zieleni na tych rondach. Czyli krótko mówiąc, pielenie, koszenie, jeśli tam jest trawa i tak dalej. Czyli miasto przyjmuje na siebie ten obowiązek. No sukcesywnie to robimy, ale każde oderwanie ludzi do większych prac koszeniowych powoduje mniej łatania dziur, no bo ludzi jest tyle, ile jest w naszym zarządzie drugi transportu. Czyli to się dzieje po prostu. No dojdziemy do Mazowieckiej, myślę może wójce starosta to słyszał, którzyśmy rozmawiali, że może nawet nie myślę, kto wie, czy nie w tym tygodniu. Ale ja asekuruję się. Zacisze nadrzeczna, skwer. No to o tych skwerach powiedziałem, że tutaj działamy i dojdziemy do tych skwery. Dziury w Strzeleckiej jak najbardziej również łatamy. Dzisiaj, drodzy państwo, przed sesją, a sesja była dość późno, więc dlatego jechałem drogą właśnie w kierunku Łaziska, Będkowa, Prażek. Panie radny, znam tą drogę, dzisiaj nią tutaj jechałem dwa razy w to i z powrotem. Widziałem nasz remonter, który jechał, łatał dziury. Załatali na razie do tej trasy Piotków-Wolbusz. Nie Piotków-Wolbusz, tylko Wolbusz-Ujazd. Tam już wchodzą, mam nadzieję, od przyszłego tygodnia, to wicestarosta kiwa głową na dalszy ten odcinek w kierunku Będkowa. No i oczywiście Praszki są zaraz za. Więc te dziury sukcesywnie są łatane, a osobiście dzisiaj jadąc tamtędy to widziałem. Jeśli chodzi o szczury i tak dalej, no ja tylko mogę powiedzieć w ten sposób, że zwrócę tutaj uwagę jak najbardziej służbom sanitarnym, żeby rzeczywiście zweryfikowały przynajmniej częściowo, jak wygląda ta sprawa
jeśli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, czy po prostu no, wspólnoty mieszkaniowe. Więc podejmiemy tutaj działania. Nie wiem, czy są naczelnicy, jak są ci odpowiedzialni za, jest naczelnik, widzę, od zdrowia, to proszę pamiętać, żeby zrobić wystąpienie do inspekcji sanitarnej o przeprowadzenie tych, żeby my zwrócili się do inspekcji sanitarnej o przeprowadzenie szczególnie kontroli właśnie pod tym kątem w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. WTZ podjął działania rozjemcze, byli tu Państwo i tak dalej. No, panie radny, mogę pana zapewnić, że takie działanie już podejmuję od kilku dni, a wczoraj miałem długą rozmowę z panią przewoźnik, która, jak pan wie, przewodzi temu WTZ-owi, a więc to się dzieje, może pan sprawdzić, zweryfikować. Mieliśmy długą rozmowę. Mam dowody nawet na to, że interweniowałem u prezydenta co najmniej 2 albo 3 razy w tej sprawie. Są radni na tej sali, którzy wiedzą o tym, że tak było, a więc zajmuję się tą sprawą, na ile mogę, staram się tutaj wspomóc, żeby no, żeby było dobrze, żeby był wilk syty i owca cała. System pomocy prawnej. Tak, przygotujemy taką statystykę i jak gdyby na piśmie w lipcu, bo sesja będzie może późno, to w lipcu podamy panu radnemu tam te dane statystyczne co do właśnie zainteresowania, zakresu udzielanych porad i tak dalej. W każdym razie to się dzieje. Jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, regulaminy. Ja się zgadzam, panie radny, z pana tak ogólnie tą tezą co do regulaminów i tego wszystkiego, co jest związane z Powiatowym Urzędem Pracy. Niestety zaszłość jest taka historyczna, a to, że istnieją wojewódzkie urzędy pracy, jeszcze uważam za wielkie nieporozumienie, bo to jest instytucja zbędna. Albo należy zlikwidować powiatowe, albo wojewódzkie urzędy pracy i o to postuluję powszechnie wszędzie w mediach, a nawet u czynników państwowych, bo drodzy państwo, uważam, to jest jadanie pieniędzy na bezrobotnego. Jeśli subwencja oświatowa potrafi przychodzić bezpośrednio z ministerstwa do powiatu i my za to utrzymujemy szkoły, to ja nie rozumiem, dlaczego subwencja, dotacja, nie wiem, na fundusz pracy musi iść przez Wojewódzki Urząd Pracy do nas. Dlaczego nie może iść bezpośrednio do nas i my jako Powiatowy Urząd Pracy byśmy tym dysponowali? Uniknęlibyśmy wielu barier niepotrzebnych sytuacji takich, gdzie te pieniądze są, no nie powiem, że marnotrawione, ale lekką ręką wydawane na zupełnie niepotrzebne rzeczy. Oczywiście to jest zmiana rządowa, a nie mój postulat jest tutaj za mało, ale podzielam pana uwagi, natomiast z jednym się nie mogę zgodzić. No nie jest tak to do końca. Ja chcę doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście opracujemy zupełnie nowe regulaminy, tym bardziej, że w ustawie jest wyraźny zapis. Za Fundusz Pracy i wszystko, co z tym związane, za Powiatowy Urząd Pracy i za sprawy związane z bezrobociem odpowiada starosta. Programy przygotowuje starosta. Tam jest wprost napisane. Nawet nie zarząd powiatu, nie rada powiatu, a starosta. A skoro tak, więc mam nadzieję, że do tego niebawem doprowadzę, bo w pełni podzielam, że najwyższy czas to zmienić. Natomiast nie jest do końca też tak z tą działalnością gospodarczą, bo nasze obecne regulaminy nie zabraniają czegoś takiego, żeby działalność gospodarcza była otwierana po prostu w domu. Tak, panie radny, ja pana zapewniam, mam taki przypadek sprawdzony i potwierdzam z całą stanowczością. Może pan otworzyć, młody człowiek, przepraszam, może otworzyć działalność gospodarczą, zarejestrować sobie działalność w domu. Owszem, musi tylko tam być kontrola, musi być jakieś biurko, regał, szafa, coś, co służy działalności gospodarczej. Natomiast zapewniam pana, że to jest prawda. Nie wiem, pani dyrektor jest, nie ma już chyba, ale by mogła potwierdzić. Ale ja panu potwierdzam, sprawdzałem taki dokładnie przypadek. Młody człowiek może otworzyć działalność gospodarczą u siebie w domu, prowadzić działalność u siebie w domu i otrzymać na rozpoczęcie tej działalności dotację z Powiatowego Urzędu Pracy. Poza dyskusją sytuacja na 100% sprawdzona. Jeśli chodzi o pana radnego Banasiaka, ulica Popiełuszki, no to ja rozumiem, że ta moja długa wypowiedź co do w ogóle ulic, remontów i tak dalej, to też w jakiejś mierze pana dotyczy, bo ja mam pełną świadomość, że chociaż to było wiadomo, kanalizacja, dotyczy to kanalizacji, ale no drodzy państwo, po takich ulewach jak była ostatnio, no to nawet nasze starostwo było zalane na dole. Więc no niestety oberwania chmur, ulewne, potężne deszcze nie są w stanie, my nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć ani naszych ulic, ani naszych posesji.
Mamy taki system kanalizacyjny, jaki mamy. Owszem, ja tu postuluję do spółki wodno-kanalizacyjnej, będę postulował jeszcze dalej osobiście o mimo wszystko permanentne udrażnianie tych kanalizacji deszczowych. Apeluję też do Rady Nadzorczej tej instytucji, żeby też wywierała wpływ na zarząd, żeby to było permanentne czyszczenie. O permanentne czyszczenie by w końcu doprowadziło przynajmniej do poprawy, bo taka jak ulewa, jak była ostatnio, nie, to jej nie zapobiegniemy wylewom, ale większe deszcze by już wtedy nie stanowiły takiego problemu. Więc możemy liczyć, że nowa kanalizacja, gdzie budujemy nowe drogi w nowym śladzie, w nową kanalizacją, będzie rzeczywiście taką, która no, odbierze tą wodę, ale no, tak mamy zresztą w całych miastach. Państwo słyszą, jak radio, telewizja podaje zatopione, gdzie tylko burza przejdzie, zatopione miasta, straż pełna, pełne ręce roboty, całe noce i tak dalej, i tak dalej. No, taka jest polska rzeczywistość. No, będziemy udrażniać, pracować. No, państwo muszą przypominać, ale to ja mówię, to bez względu na przypominania, to my w tej mierze działamy. Jeśli chodzi o... a taka jeszcze jedna tak dygresja na marginesie. Państwo zostali wybrani z okręgów wyborczych, ale przypominam państwu, że po wyborze, po złożeniu ślubowania, państwo reprezentują cały powiat, a nie tylko swój okręg wyborczy. To tak na marginesie, tytułem uzupełnienia. Jeśli chodzi o radnego Olkiewicza i pytanie, panie radny, no tu mogę powiedzieć taką rzecz, która, co dalej z wnioskiem. Wniosek jest rozpatrywany i wpłynęły do nas uzupełnienie braków formalnych. W tej chwili, jeśli chodzi, poszło uzupełnienie, jeśli chodzi o gminę Będków, zostało, szykuje się, że tak powiem, uzupełnienie błędów formalnych, czy braków formalnych, jeśli chodzi o Rokiciny. Z tym, że tak, ja już odbyłem spotkanie z wójtem. Bo panie radny, no wójt mimo wszystko nam trochę, nie wójt, przepraszam, bo to będzie personalne podejście. Gmina nam nie ułatwia tych spraw, bo jednym z ważnych czynników tak naprawdę realizacji pozyskania środków z PROW-u jest współdziałanie gminy. Nie tylko w partycypowaniu w kosztach, ale uzyskiwaniu punktów. Jednym właśnie ze sposobów uzyskiwania punktów jest taka rzecz, że gmina powinna zobowiązać się, że jedną ze swoich dróg gminnych dołączy do modernizowanej drogi powiatowej. To jest droga powiatowa, tu jest jakaś gmina. Gmina Będków, która jest no, jedną z biedniejszych gmin, bo mają w budżecie, ten warunek spełniła. Wójt szybko zareagował, oczywiście dając pisma, że będzie taką drogę modernizował i dzięki temu zyskaliśmy dodatkowe punkty. Natomiast z Rokicin niestety nie od wójta, ale od jego dyrektora przyszła odpowiedź odmowna, że nie przewidują i nie będą modernizować dróg gminnych w związku z tym. Czyli jak gdyby sami sobie od razu utrącają punktację, jeśli chodzi o tą rzecz. Kopia tego pisma leży u mnie tutaj przede mną, więc tu jest do wyglądu naszykowany dla pana radnego, bo spodziewałem się, że są pytania w tym zakresie. Niemniej jednak wójt był u mnie i wójt już bardziej prawdopodobnie rozeznał sytuację w Urzędzie Marszałkowskim i już nie tyle jest zainteresowany tym, żeby no, ten PROW przeszedł, bo raczej spodziewa się, że nie przejdzie. Natomiast jest zainteresowany, żebyśmy we wrześniu złożyli wniosek na Schetynówkę. Ponieważ samo rozpatrywanie merytoryczne wniosków PROW-u i tak zakończy się najwcześniej we wrześniu albo na początku października. W związku z tym no, nie ma sensu, znaczy jest sens, że tak powiem, drążenia tematu, ale we wrześniu już jest rozpoczęta procedura naboru na nowe Schetynówki. I zwrócił się do mnie z pytaniem, czy przewiduje składanie wniosku na nową Schetynówkę. I otóż odpowiadam panu tak, odpowiedziałem wójtowi tak, tylko dzisiaj mieliśmy nawet dość długie spotkanie w Zarządzie Dróg naszych powiatowych na temat tej przyszłej Schetynówki. Otóż tą Schetynówkę niestety zrobimy według własnego zamysłu i według naszej kwalifikacji oceny wniosku. Co to znaczy? To znaczy niestety nie zrobimy dalej do lasu i tam jeszcze w lesie, czyli nie zrobimy może tak 1,5 kilometra drogi, a planujemy zrobić niecały kilometr. Dlaczego?
Dlatego, że od razu panu powiem, jest taka sytuacja i takie są uwarunkowania, jeśli chodzi o ten program rządowy dróg. Kanalizacja deszczowa musi być w modernizowanej drodze, krótko mówiąc w nawierzchni drogi, no tak już obrazowo mówiąc. Czyli nie może być tak, że dokumentacja techniczna, jeśli chodzi o drogę, kończy się na pewnym odcinku, a kanalizacja jest dalej deszczowa. Bo to jak gdyby eliminuje wniosek od razu. Do widzenia, to nie jest nie do załatwienia. I prosiłem wójta w poprzednim razem, żeby składając wniosek do PROW-u od razu uwzględnić tą sytuację. Bo nasza dokumentacja tak właśnie ma. Wniosek, dokumentacja drogowa kończy się bodajże 990 metrów, a kanalizacja deszczowa kończy się 1500, 1400 tam z kawałkiem. Czyli kanalizacja deszczowa dużo dalej biegnie niż modernizowany pas drogi, w ogóle droga. To wyklucza nas z udziału w kolejnym programie rządowym. Dlatego ja już nie będę eksperymentował, ja te postulaty mimo wszystko odrzucam. Składam na tyle, na ile mam dokumentację. Dokumentację mam na niecały kilometr i składamy pełną dokumentację, czyli tam, gdzie droga, tam kanalizacja. Ten odcinek robimy, ten składamy i myślę, bez żadnego problemu schetynówkę pozyskamy i wreszcie te Rokieciny. Ta najdalsza gmina, jak pan powiedział, ale jakże ważna dla nas wszystkich, będzie miała tą drogę zrobioną. To są, jeśli chodzi o materiały, to już powiedziałem, droga pana Misztala, Praszki, to też powiedziałem, więc to tyle moich odpowiedzi dla wszystkich zapytania. Proszę bardzo, jeszcze widzę pan radny Mariusz Węgrzynowski, pan Marek Olkiewicz i pan Asiak. Panie starosto, tylko wrócę tutaj do jednej kwestii remontu tego chodnika przy ulicy Wiejskiej. Tam ten remont się tak naprawdę należy na większości ulicy. Ja nie mówię o tej całej, że tak powiem, części, która nie jest zrobiona, tylko o tym fragmencie, który tutaj przylega do samej szkoły. I bardzo bym prosił pana starostę, żeby pan najpierw się przejechał, zobaczył i myślę, że możemy się do tego przygotować jakby też na kolejny rok. Ale takie odnoszę wrażenie, że jakby część tego chodnika się po prostu zapadła i w tej chwili rzeczywiście wygląda to dramatycznie. Nie było takiego stanu, nie poruszałem tego tematu, ale sukcesywnie jednak widać, że no wygląda to coraz gorzej. I myślę, że jeśli z wicestarostą panowie się przejedziecie, to wtedy będziecie wiedzieli, o czym mówię. To nie są jakieś duże pieniądze, a warto byłoby poprawić to bezpieczeństwo dla tych dzieci. Dobrze. No, tym bardziej ten postulat jest przyszłoroczny, to myślę, że nie będzie problemu, więc przejedziemy się, zobaczymy, zinwentaryzujemy i jak najbardziej. Proszę bardzo, pan radny Olkiewicz i później pan radny Banasiak. Panie starosto, ja zapewniam pana, że pan wójt robi wszystko usilnie, żeby tą drogę zrobić. I umawiając się z panem 2 tygodnie, 3 tygodnie, umawiając się z panem, usilnie się z panem chcę spotykać i wypracować wspólne stanowisko. Następna sprawa. Ta droga już dostała dofinansowanie. Na następny rok zrąbany wniosek. Teraz mówi pan, że gmina ma dorobić. Ja bym tak panu zadał pytanie, jak pan zna, bo pan jeździ po drodze, to którą drogę można tam dopisać? Czy tam nie ma drogi, której można dopisać? I nie można tam, bo ta droga nie ma łączących dróg z gminnych. A te, które są, to już są wyremontowane przez nas wcześniej. Więc dziwię się, że taka sytuacja zaistniała, tak? No ale to są czy nie ma? Pan mówi, że nie ma, a potem pan mówi, a te, które są wyremontowane. To są czy nie ma? Nie. Ja odpowiadam panu na pytania, bo pan mówi, żeby do PROW-u wpisać jeszcze drogę gminną i to wspólnie doprowadzi do większej ilości punktów. Tak. No nie mamy takiej drogi, chyba że ja czegoś nie wiem. Ale w ogóle tam nie ma drogi, czy... Nie no, jak będziemy się pytać, czy w ogóle jest, ja panu mówię, że do tego wniosku się nie da dopisać drogi do PROW-u z tego tytułu, że tam nie ma takiej drogi, żeby złożyć do PROW-u. To po pierwsze, bo do PROW-u to też trzeba uzyskać ilość punktów i gmina też musi składać taką drogę, żeby uzyskać nadmierną ilość, bardzo dużą ilość punktów. Więc no, jedno drugiemu zaprzecza, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, niech pan wierzy, że my robimy wszystko, żeby tą drogę i pomóc powiatowi, żeby tą drogę zrobić. I niestosowne jest, panie starosto, że obarcza się, że wójt tam, wójt taki, nie taki, że chciał, nie chce to, nie chce zrobić. Nie, wójt naprawdę się stara.
przyjeżdża do pana, spotyka się z panem, żeby tą drogę zrobić. I na pewno nie jest też tak, że on alternatywne rozwiązanie szuka. Jeżeli nie dostaniemy sprawu tego, to rozmawiam z panem starostą, żeby złożyć to z Schetynówki. Teraz składając już to do Schetynówki, skracając tą drogę, nie znam takich kryteriów, ale zadam sobie ten trud i się dowiem, czy to obniży nam punkty, czy nie punkty. A druga sprawa, to niech pan starosto powie, to jaka będzie wycena tej drogi po skróceniu tego? Taka sama czy mniejsza kasa? Nie, sama logika już podpowiada, że będzie mniejsza kasa. No to chodzi, pan starosto, to chodzi, żeby zaoszczędzić. Jeszcze sprawdzę to, proszę, czy pomniejszy to ilość, czy jest taka możliwość składania obecnego takiego projektu, a czy pomniejszy nam ilość punktów, zmniejszając kanalizację. Ten warunek, który pan powiedział, że jak projekt jest kanalizacji, a nie ma drogi, no to to nam obniży. Nie, ja nawet powiedziałem, że nie obniży, że to wyeliminuje. Wyeliminuje, no. Składaliśmy teraz, kryteria się nie zmieniły, jakoś nam nie wyeliminowano, tylko po prostu mieliśmy błędne składane wnioski. Nie, nie, panie radny, ja jeszcze chcę powiedzieć tak, czym innym jest program rządowy, tam są inne kryteria, a czym innym RPO, czyli tak zwane PROWY, czyli programy rozwoju obszarów wiejskich, i tam są znów inne kryteria, więc nie mylmy tutaj. Nie, ja nie mylę, ja znam, niech pan starosta, no, niech pan ja nie udaje takiego, ja nie że pan wszystko myli, wie, a my tylko czegoś my nie wiemy. Mylmy my się te wzajemnie. Same kryteria znamy i te same zasady działania. My tylko prosimy jako mieszkańcy gminy Rokiciny, żeby to zostało zrealizowane, żeby w jakimś programie, już nie wiem w jakim, bo już teraz to już się sam gubię, bo tutaj nie, tu nie, tu nie, więc my jako mieszkańcy oczekujemy od powiatu, bo jesteśmy równoprawną gminą w powiecie, że chcemy mieć zrobiony ten odcinek drogi. Ze względu na to, że to jest nasz krwiobieg, to jest nasz kultowa ulica, która po prostu tak jak u was świętego Antoniego Langiego, czy tam kwestie Barlickiego, Halera, te ronda, to wszystko. My tylko tyle oczekujemy. I ja zapewniam pana radnego, że tą kultową ulicę zrobimy. Na pewno i to w tej kadencji. Naprawdę. Bo chciałbym, panie starosto, bo to jest przykre, jeżeli tam mówię, że pan wójt to nie zrobił, czy tam to nie chce. A czy pożytku publicznego były wystąpienie o pożytku, inwestycje pożytku publicznego? No nie było, no przecież... My znamy sprawę, po co to roztrząsać? Trzeba zrobić tą drogę. My jako mieszkańcy oczekujemy, że pan starosta się wywiąże z tych wszystkich tutaj na sesji powiedzianych słów. My tylko tego oczekujemy. Bo co my mamy, mieszkańcy, ja jako przedstawiciel radnych, mieszkańców gminy Rokiciny i zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to nas wyborcy rozliczają, więc my jesteśmy określeni w ustawie, kto nas rozlicza, nie powiat, tylko wyborcy. Tam jest określony punkt w ustawie o samorządzie, więc my tylko tego oczekujemy. Nie chciałbym, żeby tak drążyć, bo ja mogę też wybiegi w drugą stronę robić. Nie. Zamykamy temat, chcemy to zrobić wspólnie z wójtem. Jak po prostu państwo sobie wspólnie relacje, żeby zrobić tą drogę, nas, mieszkańców, nie interesuje. My tylko oczekujemy, żeby została zrobiona ta droga. Bo naprawdę jest bardzo ważna droga. I ja, panie radny, chcę potwierdzić to, co pan powiedział, bo ja się zastrzegłem, że nie będę mówił personalnie, czyli do wójta, tylko gminę. Bo ja potwierdzam, że wójt się stara. To potwierdzę. Uda, na pewno musi się udać, to w tej kadencji. Dziękuję, pan radny Mirosław Banasiak. Ja chciałbym tylko tak zripostować tą wypowiedź o tym, że działania moje ograniczają się do mojego okręgu drugiego wyborczego, chociaż bardzo szanuję tych ludzi, ale muszę powiedzieć, że pracując w budżecie i w Komisji Zdrowia, wszyscy chyba zauważyli, że ja dbam przede wszystkim o cały powiat, a nie o mój okręg. I to jest istotne, dlatego ripostuję. Natomiast nie, ale mówię, to samego siebie, panie radny, bo to pan tak podkreśla. Tak. Dobrze, niech tak pozostanie, bo mówię, nie będę wywoływał konfliktu zbrojnego, niepotrzebnie. Chodzi mi jeszcze o jedną sprawę. Otóż ten problem, on nie polega właśnie na tym, że teraz nastąpiły te wylewy takie duże. Absolutnie. Ja ten problem zgłaszałem znacznie wcześniej. Mówiłem nie na forum sesji, tylko mówiłem do pana Kilmana o zainteresowanie się. Dzisiaj już nie mam do kogo mówić. Nie, więc pani dyrektor jest tam, siedzi. No to więc mówię, przekazuję pani dyrektor, bo to było poruszane u pana Kilmana.
że ten problem od początku mojej kadencji występował i tu nawet Krzysztof, który jest z tego samego okręgu, a mieszka gdzie indziej, potwierdza, że do niego ludzie, mimo że mieszka w innym zupełnie miejscu tego okręgu, że chodzą w kaloszach i pod kościołem zmieniają na pół buty. No, tak to wygląda w rzeczywistości, więc to nie jest śmieszne dla nich. Ja tylko mówię, zripostowałem, ponieważ pan starosta zarzucił, że ja tylko o swój okręg dbam. Ta riposta się panu należała, dziękuję bardzo. Oj, panie radny, to pan powiedział o tym swoim okręgu, a nie ja. I ja nie zarzuciłem, tylko sprostowałem, że radny musi myśleć o całym powiecie, a nie tylko o swoim okręgu wyborczym. Na pewno, panie Choć starosto, niestety stwierdzam, że jako, prawie wszyscy radni myślą tylko panie o swoim starosto, okręgu. Na pewno jako imiennicy dogadamy się w sprawie tych Oczywiście, tej jak sytuacji. Zawsze. Jak zawsze. Ja tu nie widzę. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Opowiecie całym, że jeżdżę. Panie radny, w Praszkach dzisiaj byłem, w Wędkowie. To ja może tutaj na koniec do pana starosty, żeby nie było, że rzeczywiście tylko każdy o swoim okręgu myśli. O cholera. Była taka sytuacja niedawno. Miałem możliwość zamienić, że tak powiem, kilka słów z przewodniczącą Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki. I ona tutaj mówiła, że chciałaby ewentualnie wystąpić z taką inicjatywą wybudowania chodnika w miejscowości Chorzęcin. Gmina jest podobno przygotowana na ten swój wkład w wysokości 50%, natomiast byłaby taka prośba, to pismo ma wpłynąć w niedługim czasie, żeby ewentualnie powiat też pomyślał, prawda, o tych pieniądzach z drugiej strony, o swoim wkładzie i taki chodnik, żeby został po prostu w tej miejscowości wybudowany. Ale panie radny, ja tak powiem od razu, znaczy nie powiem o Chorzęcinie, powiem o zasadzie. No po to się odbywają konwenty wójtów, że my na ten temat dyskutujemy. To nie jest tak, że my z wójtami nie podpisujemy indywidualnych porozumień na właśnie robienie chodników głównie. Bo ja o tym państwu nie mówię na sesjach, no bo szkoda nam przedłużać te rzeczy, ale te drobne rzeczy, tak zwane chodniki niedokończone albo gdzieś tam zaczęte czy zmodernizowane, to wszystko robimy w porozumieniu z wójtami. I z wójtem tutaj, tym, o którym pan wspomniał, no jest dobra relacja i sądzę, że tam pokończymy. Ja bardziej oczekuję od niego na deklarację, bo mój apel do wójtów był jeden, że my nie chcemy jako powiat, mamy swoje drogi powiatowe i wiemy, które to są. Natomiast nie chcielibyśmy wskazywać, czy dany chodnik w danej drodze to jest pierwszy w kolejności, czy ostatni. Czy powinniśmy o tym pomyśleć, czy nie na razie. Więc to wójtowie chcę, żeby od nich te postulaty do nas były kierowane, że owszem, dróg do robienia to jest prawie wszędzie, bo stan dróg jest taki, jaki jest w powiecie. Ale jeśli chodzi o chodniki i całą infrastrukturę poboczną, no to ja oczekuję postulatów od wójta i wtedy, jeśli on zgłasza, no to podpisujemy porozumienia indywidualne i partycypują w kosztach. I tutaj powiem, może nie wszyscy, ale gro wójtów pozytywnie do tego podchodzi i tutaj się dogadujemy, więc ta radna bardziej niech idzie do wójta i postuluje do wójta, a wójt jeśli, na pewno się ze mną dogada, nie? Czy są jeszcze jakieś? Tak, proszę, pan wiceprzewodniczący. Ja jeszcze w sprawie tych szczurów podpowiem tylko, że jeżeli będziemy się zwracać oficjalnie do służb sanitarnych, to główny kierunek powinniśmy obrać do zakładu wodno-kanalizacyjnego, ponieważ to jest główne siedlisko i główne zagrożenie epidemiologiczne. Chciałbym wiedzieć, kiedy i w jaki sposób oni poczynili jakiekolwiek działania kompleksowe w naszej stolicy powiatu, czyli interesujemy się nie tylko swoim okręgiem. To jest bardzo ważne, żeby w tym kierunku uderzyć. No dobrze, ja się zgadzam nawet z panem radnym, bo to wiadomo, że szczury w mieście to głównie żerują w kanalizacji sanitarnej, a nie nawet deszczowej. I ten postulat jest jak najbardziej dobrze, że on jest wyartykułowany, więc my zwrócimy się jak najbardziej i z prośbą nawet o pokazanie, co robią i czy w ogóle co robią w tym temacie. I tu naczelnika też zobowiązuję, żeby ujął tą kwestię w tym naszym wystąpieniu. No niemniej jednak instrumenty nasze tu prawne są ograniczone. No my możemy postulować i tylko tyle, nie? A nasze służby, te, które no, współdziałają jako powiatowe, no, mogą to egzekwować. Myślę tu o sanepidzie najwyżej. Dziękuję, pan radny Strzelek. A to ja, Paweł, ci przeczytam coś, dobrze? Tak.
Ostatniej deratyzacji sieci kanalizacyjnej dokonano w miesiącu marcu 2016 roku, zlecenie z dnia 3 marca. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego deratyzację wykonujemy dwa razy w roku w terminach od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października. Koszt przeprowadzania jednej deratyzacji dla 100 sztuk studzienek 1000 zł netto. Dane z 2015 i 2016 roku. Podpisane Mariora Chylińska. Dziękuję. Nie widzę zatem żadnych dalszych pytań. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wnioski o oświadczenie radnych. Tak, jeszcze ktoś tam? Marku? Nie, tak? Czy w punkcie wnioski o oświadczenia? Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący. Jeszcze ja sobie pozwolę. Proszę państwa, czy mogę? Dziękuję. Chciałbym, żebyśmy się cofnęli do punktu 7 naszego dzisiejszego Nie. Ja wiem, że nie, tylko chciałem to nadmienić. Rozpatrywaliśmy tu wniosek o dzierżawę i chodzi mi o okres czasu dzierżawy. Tutaj uchwaliliśmy 3 lata. Rozmawiałem dzisiaj z panią, która prowadzi ten interes. Ona wnioskowała o 5 lat. Po raz kolejny mamy jakiś wniosek o przedłużenie dzierżawy i dajemy to na 3 lata. Ja mam taki wniosek, abyśmy zrobili spotkanie wszystkich naszych dzierżawców, którzy dzierżawią od bądź budynki, bądź tereny od powiatu, po prostu taką małą naradę z nimi. Jak oni to widzą, czy dłuższe czasy, okresy by lepiej sprzyjały ich rozwojowi, zapewniały jakieś bezpieczeństwo w interesie? Tak. Wejdasz na trybunę. Proszę państwa, nie, ale nie dlatego wchodzę, żeby tam akurat z tego miejsca mówić, ale dlatego, że problem jest ważny. Drodzy państwo, nie otwierajmy puszki Pandory, bo nie ma do tego powodu. Tak naprawdę w ogóle by ten wniosek i ta uchwała dzisiaj na sesji nie stawała, bo myśmy, to jest kompetencja zarządu. Natomiast państwo nie mają świadomości, jak niskie to są opłaty wieloletnie w złotych, dosłownie to jest 1000 zł na rok. Proszę państwa, jeśli ktoś prowadzi działalność handlową, ma spory sklep i płaci, wiadomo, to jest nieruchomość gruntowa, to musimy pamiętać, że to nie jest nieruchomość cała z budynkiem, z zaniesieniami, tylko nieruchomość gruntowa. I ona nie jest zmieniana przez ileś lat z rzędu, to my celowo, to wejście dzisiejszej uchwały na sesję było tylko po to, że chcieliśmy zwiększyć stawkę. Nie dlatego, że chcieliśmy się zgodzić, bo pani chcieliśmy się zgodzić, ale ponieważ ileś lat z rzędu od do tyłu nie była waloryzowana ta stawka w żaden sposób, więc postanowiliśmy mimo wszystko podwyższyć tą stawkę. Niewiele podwyższyć, ale podwyższyć do 5 zł tak naprawdę za metr kwadratowy. Otóż, drodzy państwo, ja myślę, że to jest troszeczkę, gdyby do tego doprowadzić, to jest otwarcie naprawdę puszki Pandory. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Dlatego, że działalność gospodarcza nie równa działalności gospodarczej. Ktoś ma jakieś tam małe biurko i drobną usługową działalność, a ktoś ma biznes handlowy, który mu przynosi niezłe dochody. Nie można jedną miarą mierzyć wszystkich. I tego nie jest tak dużo, żeby to stanowiło jakiś problem dla powiatu. Natomiast jak rozpętamy dyskusję, to doprowadzimy do antagonizowania się i przedsiębiorców między sobą i między nami. Po co nam to potrzeba? To są małe powierzchnie, 44 metry, to co to jest za grunt? Ale tak naprawdę jeśli tam jest złotówka czy 2 złote stawka, no to jest tak skąpo mało, że trzeba to waloryzować. I to tylko dlatego weszło na sesję i ja nie widzę tutaj takich nieruchomości, gdzie mielibyśmy poważny, że tak powiem, dochód i mielibyśmy no, taki problem, że trzeba by no, narady wspólne organizować. Boję się, że doprowadzimy do skłócenia środowiska między sobą i nami. I wolałbym tego po prostu uniknąć. Nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Nie widzę. Sprawy różne. Też nie widzę, szanowni państwo, zatem dziękuję gościom dzisiaj uczestniczącym w sesji, obsłudze medialnej i życzę miłych wakacji. Zamykamy obrady 22. sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.